Wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej pod tytułem Cykliczność natury i rzeczy odbył się 17 października w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Zaprezentowano cykl 23 obrazów powstałych w ramach pracy doktorskiej artystki obronionej niedawno na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak na wystawie w muzeum pojawiło się kilka pozadoktorskich prac malarki. My z panią Katarzyną Bąkowską-Roszkowską współpracujemy już od 9 lat. Była pracownikiem muzeum, dwukrotnie wystawiała swoje wystawy. Współpracuje przy organizacji wystaw Muzeum Żydów Mazowieckich. Cieszy nas bardzo, że ta wystawa mogła dojść do skutku. Cieszymy się również, że pani Katarzyna jest takim przykładem osoby, która wyrosła w Płocku. W Płocku starała się nasiąkać tą wrażliwością plastyczną, która potem, można powiedzieć, przekuwała na obrazy. Prace Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej mają nietypowy kształt, wręcz dają wrażenie dzieł w 3D. Dzięki umiejętnościom warsztatowym malarki tworzą bowiem iluzję przestrzenności portretowanego przedmiotu. A skąd artystka czerpała swoją inspirację? Inspiracji jest wiele. Czerpią z mistrzów malarstwa holenderskiego, z martwych natur, z pop artu, ale też czerpię z mistrzów, którzy jakby ukształtowali moją drogę artystyczną, czyli Edwarda Hoppera, Starowiejskiego. Gdzieś tam zawsze się na nich wzoruję i są oni dla mnie dużą inspiracją, ale też jakby myślę, że największą inspiracją dla malarza jest samo życie i jakby obserwacja tego życia i tego, co się wokół nas znajduje i tego piękna, które możemy odnaleźć w każdym na przykład przedmiocie. Obiektem artystycznym artystki stały się kartonowe pudła, mały, niedostrzegalny odpad cywilizacyjny, będący symbolem tajemnicy czy symbolem radości, bo skrywa w sobie jakiś oczekiwany podarunek. Kartony i pudła to coś, co bezustannie pojawia się w życiu każdego człowieka. Od 2012 roku mniej więcej tak zaczęłam malować właśnie takie pudła i gdzieś to rozwijało się i zmieniało jakby na tyle, że teraz możemy oglądać ten cały cykl dotychczasowy. Niektóre prace są starsze, nie wszystkie jakby tutaj pokazuję, ale najwięcej powstało właśnie w ostatnim okresie, kiedy jakby wchodziły w skład pracy doktorskiej. Thank you.
takiej odsłonie przedstawione przez malarkę tekturowe pudełka nabierają nowego znaczenia. Stały się obiektem obserwacji prowokujących do refleksji, pobudzających wyobraźnię. To jest malarstwo, które szuka w dwóch wymiarach trzeciego wymiaru. Takie próby podejmowali. Ja takie próby cały czas podejmuję, ale i Dali podejmował takie próby, szereg artystów. Tutaj jest to jeszcze podkreślone kształtem zewnętrznym, czyli mamy coś nowego, tak? Nie pod obrazie w kształcie kwadratu, prostokąta, ale w kształcie tych opakowań, które są przywracane jakby do życia. Ale w tych opakowaniach się oczywiście coś jeszcze dzieje, także jest kreacja, to co powinno być w malarstwie, czyli kreacja, czyli coś, stworzenie z czegoś, co widzimy na co dzień, czegoś nowego. I to oczywiście jest w malarstwie Kasi. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem. Przyjaciele, znajomi, rodzina wspierali malarkę podczas tego wydarzenia. Wystawę obrazów Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej pod nazwą Cykliczność natury i rzeczy można podziwiać w Muzeum Mazowieckim w Płocku.